Nowe ATH Ethereum. Dlaczego cena Ethereum rośnie tak szybko? Krypto społeczeństwo oszalało na punkcie Dogecoina. Absolutne szaleństwo. Dogecoin leci w kosmos. Bitcoin w ofercie setek amerykańskich banków jeszcze w tym roku, a amerykański SEC przyznaje, że Bitcoin to nic innego jak store of value, czyli magazyn przechowywania wartości. Wszystko wskazuje na to, że najwyższy czas mentalnie przestawić się z Bitcoina na Satoshi, o czym mówiłem 17 lutego. Ktoś skradł 300 tysięcy złotych użytkownikowi giełdy BitBay. Obejrzyj to nagranie, zobaczysz, na co zwrócić uwagę, aby takich sytuacji unikać. Cześć, witam Was w kolejnym Crypto News na moim kanale. Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszych informacji ze świata kryptowalut, chciałbym Wam przypomnieć, że to nagranie to nie jest porada inwestycyjna. Wszystko, co usłyszysz w tym nagraniu, ma jedynie charakter informacyjno-edukacyjny, ok? A więc jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i lecimy z tematem. Na sam początek zwróćmy uwagę na to, że dominacja Bitcoina wciąż spada, na dzień dzisiejszy wynosi 44,43%, jeżeli chodzi o pozostały rynek. Raczej wszystko na zielono, dwucyfrowe wzrosty w przeciągu tygodnia. Ethereum zaliczyło swoje ATH na poziomie 4165 dolarów. Binance Coin również zanotował ATH, czyli najwyższą cenę w historii, na poziomie 690 dolarów. No i oczywiście Dogecoin, o nim się teraz mówi najgłośniej, ale za chwilę do tego dojdziemy. Praktycznie już niedaleko dolara, 0,73, najwyższa cena w historii. Spójrzmy jeszcze na wykres Bitcoina. Zauważcie, że cena od jakiegoś czasu porusza nam się w tym obszarze 56-60 tysięcy. Tutaj w sobotę i w niedzielę mieliśmy próbę ataku tych 60 tysięcy, natomiast skończyło się w okolicach 59 tysięcy 600 dolarów. No i teraz tak naprawdę czekamy, co wydarzy się dalej. Czy jednak byki będą silne i przebiją ten magiczny opór 60 tysięcy, czy jednak polecimy, tak jak wielu uważa, do okolic 52, a nawet 50 tysięcy dolarów. Warto to obserwować i mieć to na uwadze. Jeżeli chciałbyś korzystać z takich narzędzi, jak tutaj widziałeś przed chwilą na TradingView, a nie masz jeszcze tam konta, czy też nie masz opłaconego tego konta, pamiętaj, że na PrimeXBT zupełnie za darmo możesz korzystać z zakładki analiz i tutaj masz te wszystkie funkcje jak na TradingView, tak? Możesz sobie rysować linię wsparcia, linię trendu, linię oporu. Mamy tutaj dokładnie te same opcje, tak? Możemy to wszystko sobie tutaj fajnie rozrysować, sprawdzić. A jeżeli nie masz tutaj jeszcze konta, pamiętaj, jeżeli skorzystasz z linku, który znajduje się pod tym nagraniem oraz z kodu, to możesz zyskać nawet 50% od swojego depozytu, maksymalnie jest to 1 Bitcoin na tradowanie na rynku oczywiście kryptowalut przy pomocy PrimeXBT. A więc jeżeli tradujesz, warto sobie z tego narzędzia korzystać, warto skorzystać z bonusu 50%, no bo to jest fajna ekstra kasa na to, aby sobie tutaj tradować. Najważniejsze informacje dotyczące Bitcoina jest oczywiście informacja, że ma się on pojawić w ofercie setek amerykańskich banków jeszcze w tym roku. Spółka z Nowego Jorku, która zarządza aktywami o wartości 10 miliardów dolarów, zaczęła właśnie współpracę z gigantem fintech, aby umożliwić bankom w USA oferowanie Bitcoina swoim klientom. Według Patricka Sella setki banków prowadzą już działania związane ze zwiększeniem ekspozycji na Bitcoina. Mają zaoferować niebawem cyfrową walutę do kupna, sprzedaży, inwestowania i handlu. To, co robimy, to ułatwianie Amerykanom i korporacjom kupowania bitcoinów poprzez relacje z bankami. Jeśli używam aplikacji mobilnej do wszystkich operacji bankowych, teraz mam możliwość kupowania, sprzedawania i utrzymywania bitcoinów, powiedział Sells. I może pojawić się pytanie, skąd taka decyzja? Banki i instytucje finansowe codziennie nadzorują miliony dolarów wysyłanych na giełdy kryptowalut, takie jak Coinbase, Kraken czy inne. No to w takim razie to nie dziwi, że chcą umożliwić sprzedaż, kupno, trzymanie bitcoinów u siebie, no po prostu widzą w tym ogromny pieniądz, tak? Nie oszukujmy się, nie robią tego po to, żeby nam pomóc, tylko po to, żeby na nas zarobić. I tutaj mamy cytat potwierdzający moje słowa. To nie tylko banki myślą, że ich klienci chcą bitcoina, ale mówią, musimy to zrobić, ponieważ widzimy liczby, tak? Zwróćcie uwagę na to, widzimy liczby. Ten tort jest nad wyraz apetyczny. No a co smakuje najlepiej bankom? Oczywiście mamona. Nie oszukujmy się, powtarzam to jeszcze raz, nie robią tego dla nas. I tu jest jeszcze zdanie, na które warto zwrócić uwagę. Banki do tej pory niechętnie oferowały usługi handlu bitcoina, a jak już, to tylko zamożnym klientom.
I tutaj mamy kolejny artykuł, tym razem SEC, czyli taki amerykański odpowiednik naszego KNF-u, przyznaje, że Bitcoin to jest store of value, czyli mówiąc kolokwialnie, taki magazyn do przechowywania wartości, a mówiąc wprost, tak już od siebie dodam, po prostu cyfrowe złoto, tak? Coraz więcej, jak sami widzicie, w każdym moim Crypto News daję Wam informacje na temat Bitcoina, kto zaczyna się nim interesować, kto zmienia na jego temat zdanie, kto inwestuje w tego Bitcoina. Dlatego nie dziwi fakt, że CoinMarketCap zainicjował listing Satoshi. Dla tych osób, którzy nie wiedzą, co to jest Satoshi. Satoshi jest to jedna część, najmniejsza część Bitcoina. Tak jak mamy złoty i grosz, tak jak mamy euro i cent, czy dolar i cent, tak? Tak samo Satoshi to jest najmniejsza część Bitcoina, dokładnie 0,00000001 Bitcoina. Mike Nowogratz uważa, że nadszedł czas, aby przejść na Satoshi, ponieważ cena Bitcoina wydaje się dla niektórych inwestorów zbyt wysoka. Ja mówiłem Wam o tym dokładnie 17 lutego, oni dopiero wpadli na ten pomysł teraz. Nie mówię, że nie myśleli o tym, ale teraz dopiero wpadli na pomysł, żeby to zrobić na CoinMarketCap między innymi, czyli informować ludzi, ile wart jest jeden Satoshi, ponieważ nie ukrywajmy, nie każdego stać na Bitcoina, a wiele osób uważa wciąż, że Bitcoina po prostu można nabyć tylko wówczas, jeżeli mamy tak ogromne pieniądze, czyli przykładowo, jak dziś jest wart 56 tysięcy dolarów, wiele osób uważa, że właśnie tyle potrzebuje, aby go zakupić, tak? Dlatego właśnie CoinMarketCap włączył do wachlarza zestawień bitcoinową jednostkę Satoshi Sats. Możemy to oczywiście znaleźć na ich stronie. Jest podana cena w Bitcoinie, w Ethereum, no i oczywiście ile musimy zapłacić za jednego Satoshi w dolarach. I wróćmy jeszcze na chwilę na mojego Facebooka. Post 17 lutego, tak jak mówiłem, od dziś oficjalnie można mówić kup sobie Satoshi, bo na Bitcoin już dla większości za późno. Regularnie dokupuj Satoshi 1 plus 1 plus 1 plus 1. Równa się, kiedyś może się będzie równał 1 Bitcoin, jeżeli będziesz odkładał, kupowała systematycznie Bitcoina. Już jutro pojawi się na moim kanale kolejny odcinek serii 500+, plus, w którym pokażę Ci, jak kupuję miesiąc w miesiąc regularnie Bitcoina już od prawie 2 lat. Wiem, że mamy dzisiaj 10 maja i to właśnie dziś powinien się pojawić kolejny odcinek tej serii, natomiast wypadł również poniedziałek, a to właśnie w poniedziałek przekazuję Wam najważniejsze informacje ze świata kryptowalut w Crypto News, dlatego jutro kolejne 500+. I pokażę Wam, na jaki pomysł padłem, jakie zmiany zastosuję od przyszłego miesiąca, bo nie będę już kupował tylko i wyłącznie Bitcoina za te 500 zł miesiąc w miesiąc. Prowadziłem malutkie zmiany, ale wszystkiego dowiecie się jutro. Zapraszam Was już dzisiaj serdecznie na kolejny odcinek 500+. Ale wróćmy na chwilę do tego, o czym była mowa przed chwilą, a mianowicie do Satoshi. Według Glassnode osoby, które posiadają w swoich portfelach mniej niż 1 Bitcoin, stanowi aktualnie 5,25% podaży w obiegu, czyli to jest dość spora liczba, jak widzicie. Według Nowogradca zbyt wiele osób postrzega Bitcoina jako kryptowalutę zbyt drogą, to o czym Wam przed chwilą mówiłem i to o czym pisałem 17 lutego w moim poście, a przejście na najniższy nominał ma zminimalizować przekonanie, że Bitcoin jest poza zasięgiem zwykłego inwestora. Przy obecnej wartości 0,000578 USD, jeden Satoshi przedstawia obraz niedrogiego Bitcoina, jako że jeden Satoshi jest wyceniany niżej niż dolar. Ten sam 1 dolar odpowiada w przybliżeniu 1710 Satoshi. Mike rzucił wyzwanie prezesom m.in. Binance i Coinbase, pytając, kto z nich jako pierwszy wprowadzi Satoshi Sats do notowań. No a ja nieskromnie dodam, że też miałem jakiś w tym swój udział. Oczywiście pół żartem, pół serio. Inwestorzy posiadający mniej niż 1 Bitcoin nadal trzymają swoje środki. Zgodnie z niedawną analizą analityków Glassnode, inwestorzy posiadający mniej niż 1 Bitcoin trzymali swoje zasoby od początku 2018 roku, czyli kupowali, można powiedzieć, w idealnym momencie, do chwili obecnej. Ta kategoria inwestorów posiada teraz 5,25% krążącej podaży Bitcoina. Fajnie. I zobaczcie, jak wygląda wykres portfeli osób, które posiadają na nim mniej niż jednego Bitcoina. Od 2018 roku mamy regularne wzrosty, co fajnie też pokazuje, że świadomość osób, które inwestują w Bitcoina, jest dużo większa. Tak, oni akumulują Bitcoina, trzymają go długoterminowo, nie wchodzą na rynek po to, aby dziś kupić taniej i jutro sprzedać drożej, tak jak to miało miejsce w 2017 roku w czasie tej hossy. Świadomość było, nie ukrywajmy, dużo mniejsza. Tak dużo osób pojawiało się na tym rynku, bo usłyszało coś w telewizji, w radiu, od wujka, od zenka, od sąsiada, od kuzyna, tak i tak dalej, i tak dalej. Czyli mieliśmy typowy FOMO. Chcieli szybko kupić, nie wiem, wydać 100, 1000 zł i być od razu dzięki temu milionerami. Zwykle kończyło się to tak, że prawdopodobnie tracili, tak, bo też nie mieli tej świadomości, nie wiedzieli tak naprawdę, co kupują, co z tym robić. No i założę się, że większość osób, takie, które kupowało na FOMO, w tym okresie traciło. Natomiast inwestorzy, którzy
cyklicznie, systematycznie od 2018 roku gromadzili sobie te małe ilości bitcoina, tak? Teraz mogą się cieszyć fajnymi zyskami, ale też mam świadomość tego, że prawdopodobnie większość z tych osób i tak będzie trzymała długofalowo te bitcoiny, tak jak ja to robię w przypadku moje 500+. I tutaj też mamy dowód na to, co osoby nowe na tym rynku najczęściej szukają. Szukają łatwych pieniędzy, szybkich pieniędzy, tak? Słowo Dogecoin przybiło właśnie w wyszukiwarce Google słowo Bitcoin. O czym to świadczy? O tym, że ludzie chcą alternatywy. Tak jak Wam wspominałem, wszyscy uważają, że na Bitcoina jest za późno, że na Bitcoina ich nie stać. No to co? Szukamy czegoś innego. Czegoś, o czym jest głośno. Jeżeli sam Elon Musk o tym mówi, to czego ja mam się tym nim zainteresować? Ja też na tym zarobię krocie. I jeszcze powiem Wam na przykładzie tego, co działo się w ubiegły weekend. Jak wiecie, Elon Musk miał pojawić się w amerykańskim show. To było bodajże z soboty na niedzielę. No i oczywiście zrobiło się ogromne FOMO, ogromne napięcie. Wszyscy chcieli mieć Doge'a, bo pomyśleli, że jeżeli Elon Musk wystąpi w jakimś tam popularnym talk show, a wiedzieli, że ma mówić o Doge'u, no to będzie wow. Jego cena przekroczy dolar, dwa, może pięć, tak, po tym jego wystąpieniu. Oczywiście nic takiego się nie stało po jego wystąpieniu, wręcz przeciwnie, cena Dogecoina spadła tam bodajże z 70 centów na 40. Oczywiście teraz troszeczkę się wspina, bo ponownie mamy informację o tym, że ma polecieć w kosmos Dogecoin, tak. Tutaj Elon Musk wysłał tweeta: SpaceX launching satellite Doge One to the moon next year. No i oczywiście takie informacje znowu sprawiają, że jego cena oczywiście rośnie, obecnie wynosi 0,50 centa. Natomiast chcę Wam powiedzieć o czymś, co miało miejsce na jednej z grup sygnałowych, której jestem, z której skorzystam, jestem zadowolony. Tam ludzie się wypowiadali, czy nie warto teraz zainteresować się przed tym właśnie show Dogecoinem, czy nie warto w niego włożyć swoje pieniądze, ponieważ będzie można na nim zarobić. A powiem Wam, że miała miejsce sytuacja, w której dosłownie dzień wcześniej dostaliśmy fajne sygnały na krypto, które warto kupić, tak? których cena będzie szła do góry. I było do wyboru naprawdę dużo fajnych opcji, to mimo tego te nowe osoby na rynku wolały się interesować Dogecoinem, ponieważ coś się ma na nim dziać. Uwierzcie mi, jeżeli wszyscy o czymś mówią, to znak, że warto to sprzedać. W przeszłości sprawdzało się to bardzo wiele razy, nawet jest takie twierdzenie buy the rumor, sell the news, czyli kupuj plotki, kupuj złe informacje, sprzedaj newsy, czyli i takie napompowane, fajne wydarzenia. I tym razem również to miało miejsce, tym razem również się to sprawdziło, ale to mi też dało dużo do myślenia, że popatrzcie, osoby, które również znajdują się na tej samej grupie co ja, widzą, że ta grupa działa, że te sygnały są zajebiste, że naprawdę można na nich zarobić fajne pieniądze, to mimo tego, że miało na tacy podane, co kupić, co warto kupić, tak, to i tak postanowili skorzystać z Doge'a. I nawet można powiedzieć, że byli niezadowoleni, że wyraziłem swoją opinię na temat Doge'a, że to chyba nie jest najlepsza opcja, skoro mamy tutaj fajnie na tacy podane, co kupić, dlaczego korzystać z Doge'a, tak? Oczywiście ja nie neguję pomysłu zakupu Doge'a długoterminowo, może większość osób na tym zarobi, natomiast chcę Wam zwrócić uwagę na jeden fakt, bo takich w historii prawdopodobnie w przyszłości będziemy mieć bardzo dużo, jeżeli o czymś się mówi bardzo głośno, bardzo dużo, jeżeli osoby niedoświadczone głównie o czymś mówią, to już jest chyba fakt, że to już doszło tak daleko, że warto pomyśleć o tym, aby sprzedać, przynajmniej wypłacić swój wkład, tak żeby nie ryzykować tego, że stracimy swoje pieniądze. I zanim jeszcze Wam opowiem o osobie, która straciła na giełdzie BitBay 300 tysięcy złotych, sprawdźmy, co mogło sprawić, że Ethereum rośnie jak zwariowane, przekroczyło 4000 dolarów, dokładnie 4165. I tutaj mamy informację, że jedną z możliwych przyczyn wzrostu jest to, że firma zarządzająca aktywami VanEck złożyła w piątek wniosek o ETF na Ethereum. Z kolei we czwartek europejski oddział firmy złożył wniosek o otwarcie pierwszego ETF w Europie, który śledzi wyniki firm kryptowalutowych, w tym giełd kryptowalut, funduszy hedgingowych. Innym prawdopodobnym powodem dalszego wzrostu Ethereum jest fakt, że wartość ETH zablokowana w kontrakcie depozytowym Ethereum 2.0 na staking osiągnęła według Glassnode nowy historyczny szczyt w wysokości 16 miliardów 115 milionów dolarów. I tutaj jeszcze mamy pytanie zadane przez Jonathana Chismana na Twitterze, na które warto zwrócić uwagę. Kto dokonał wszystkich zakupów, które pomogły cenie Ethereum przekroczyć jeszcze wczoraj 3800 dolarów? Raul Pal odpowiedział: nie jestem pewien, ale każdy inwestor, z którym rozmawiałem, przenosi środki do ETH zamiast Bitcoina. Wszyscy nasi wspólni przyjaciele, jak i ten krąg miliardowych finansów. Tutaj jest ten tweet. I to też pokazuje tak naprawdę, że Bitcoin już nie będzie tylko jedynym aktywem, którym będą się interesować instytucje, świat finansów czy też miliarderzy. Kolejnym na liście jest oczywiście Ethereum i dlatego właśnie w
wprowadziłem pewną zmianę w moje 500+, ale o tym więcej Wam opowiem już jutro. I teraz na koniec przejdźmy już do wydarzenia, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu. Zobaczcie sobie użytkownik Twittera, dokładnie Nitro Zyniak, opowiadał tutaj w tym filmie 37-minutowym, że stracił 300 tysięcy na giełdzie BitBay. Okay? I teraz tak naprawdę trudno wywnioskować z tego filmu, obejrzałem cały oczywiście, ale trudno wywnioskować, czy on tak naprawdę obwinia BitBay o to, że skradły mu te środki, czy obwinia BitBay o to, że w ogóle ktoś mu je skradł, jeżeli to była osoba trzecia, tak? Chcę Wam zwrócić, pomijając już ten fakt, kto jest winny, kto zawinił, kto skradł, komu skradł i tak dalej, całą tą historię pozostając, jak można powiedzieć, w cieniu, zwróćcie uwagę na jeden fakt. Tutaj zatrzymałem się specjalnie na 13 minucie i 16 sekundzie. Zobaczcie, ta osoba, ten użytkownik, fakt, to są ogromne pieniądze, ale musicie też zwrócić na to uwagę, nie miał włączonego Google Authenticator. Ja wiem, że on w tym filmie mówi, że miał ten Google Authenticator włączony na swoim mailu, tak, a weryfikację wypłat przykładowo miał przez e-mail, natomiast to nie wystarcza. Jeżeli macie jakieś konto na giełdzie BitBay, Binance, OKEX czy innych, zawsze, ale to zawsze w pierwszej kolejności, zanim prześlecie tam jakieś środki, włączcie sobie Google Authenticator, czyli dwustopniową weryfikację. Jeżeli on by miał tutaj włączony Google Authenticator, nikt z zewnątrz nie wybrałby mu tych środków, nawet gdyby miał dostęp do jego kompa. Dlaczego? Ponieważ na telefonie miałby kod Google Authenticator, którym by taką operację musiał potwierdzić, tak? Czyli jeżeli ktoś by nie miał jego telefonu w ręce oraz komputera, no to na pewno by takich środków nie stracił. To raz, dwa, pamiętajcie, na miłość boską, na giełdzie nie trzymamy pieniędzy. Nawet jeżeli to jest najlepsza giełda na świecie, nie trzymamy tam swoich środków, jeżeli na nich nie tradujemy. On oczywiście w tym filmie wspominał o tym, że tradował na tej giełdzie, pomnażał te pieniądze, tak, że on tak naprawdę nie wpłacił 300 tysięcy, czyli tylko tam jakąś kwotę, którą pomnażał, kupując jedno aktywo, sprzedając drugie. Oczywiście w międzyczasie Ethereum poszło do góry, inne tam kryptowaluty, które posiadał, poszło do góry, dzięki czemu ten portfel spuchł mu do 300 tysięcy złotych. Ale zaznaczył jednocześnie, że on nie logował się na giełdę od kilkunastu dni, zanim ten fakt miał miejsce, tak? Czyli już informacja, że nie logowałem się kilkanaście dni na giełdę, jest informacją, że na tej giełdzie nie powinno być już tych środków. On powinien je wypłacić na zewnętrzny portfel. To, że teraz przykładowo, bo miał tych Ethereum dużo, przelew Ethereum jest drogi, kosztuje 20-30 dolarów, natomiast to jest coś, co musimy wziąć na klatę. To jest koszt naszego bezpieczeństwa obecnie. Wiemy, że sieć Ethereum jest napuchnięta, tam jest dużo transakcji, przez co te transakcje są coraz droższe, no ale miejmy nadzieję, że w lipcu to ulegnie zmianie. Ethereum 2.0, które ma wejść w życie, naprawi to, że te opłaty będą dużo niższe, między innymi, tak, przepustowość będzie większa, ale o tym nie będę teraz mówił, ale zwróćcie uwagę na to, jeżeli trzymacie na giełdzie kryptowaluty, bo tradujecie, tak, na rynku futures, na rynku spot, no to okej, okay, dobra, trzymajcie, tylko zabezpieczcie najlepiej, jak to tylko możliwe, tą giełdę. Po pierwsze, włączacie Google Authenticator, to raz. Dwa, nie wiem, czy na BitBay jest to możliwe, natomiast na Binance jest taka opcja, jak zapisywanie adresów wypłat. Czyli po pierwsze, mamy Google Authenticator, żeby w ogóle się na tą giełdę zalogować. Po drugie, mamy listę adresów, którą musimy sobie dodać, właśnie używając m.in. Google Authenticator i też potwierdzając mailowo, że jeżeli nawet ktoś nam się włamie na nasze konto, zapomniemy się wylogować, o to też o tym zaraz wspomnę, no to on nam takiej wypłaty nie zleci, ponieważ nie będzie w książce adresowej jego adresu, na który chce wypłacić. Jeżeli wypłaci, to wypłaci na adres, który wcześniej my wprowadziliśmy, czyli na nasz adres, czyli tutaj nie mamy ryzyka, że nam ktoś skradnie te pieniądze, tak? Więc zadbajcie o swoje fundusze, jeżeli musicie je trzymać na giełdzie, jeżeli tradujecie, zadbajcie o to najlepiej, jak to tylko możliwe. To raz, dwa, zawsze pamiętajcie o tym, żeby się wylogować, nawet jak idziecie do kibla, idziecie do sklepu, wylogujcie się z komputera, bo nigdy nie wiecie, ktoś Wam może się włamać na komputer z zewnątrz, ktoś może przyjść do Waszego pokoju i Wam po prostu takie środki skraść, więc zawsze kończymy sesję, tak jak w banku. Wylogujecie się z banku, tak samo z giełdy się wylogujcie. To jest identyczna sytuacja i tu musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo naszych środków. Pamiętajcie o tym, czy jeszcze raz powtórzę. Google Authenticator, podstawa, książka adresowa, czyli weryfikacja tego, na jaki adres wysyłamy nasze środki. 3. Pamiętaj o tym, aby się wylogować z giełdy, jeżeli nas nie ma przy komputerze nawet chwili. 4. No i chyba to jest to, o czym każdy powinien pamiętać, o czym mówiłem w tym nagraniu, tak, czyli 10 najgorszych błędów na rynku krypto. Zobaczcie sobie ten film, naprawdę stracicie 10 minut, ale te 10 minut może Wam pomóc właśnie uniknąć takich sytuacji, jakich miał, jeszcze wróćmy, jak on się nazywał, Nitro Zyniak. Naprawdę to Wam może pomóc uniknąć takich sytuacji,
nie trzymamy środków na giełdzie. Załóżcie sobie portfel, ja Wam tutaj nagrywałem kilka poradników odnośnie portfeli, właśnie po to, aby uniknąć takiej sytuacji. Mamy tutaj Trust Wallet, dalej mamy Exodus, tak? Jest też na moim kanale dużo filmów odnośnie Trezora, czyli to jest portfel sprzętowy, oczywiście on jest płatny, natomiast jest większe bezpieczeństwo. Nie chcecie Trezora, możecie sobie kupić Ledger. Jeżeli nie macie pieniędzy na takie portfele, no to są darmowe również w internecie, które pomogą Wam przelać z giełdy środki, dzięki czemu nie stracicie takich środków, jeżeli ktoś Wam się na konto na giełdzie włamie. Także to tyle w tym nagraniu. Jeżeli filmik był pomocny, wartościowy, pamiętaj proszę, zostaw suba, to pomoże mój kanał rozwinąć jeszcze szybciej. Zostaw również lajka. No i co? I widzimy się już w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!